Witam, nagrywamy kolejny film o sterownikach do pomp ciepła. Tym razem pompa ciepła Weiland. Pompa ciepła splitowa z jednostką wewnętrzną zbudowanym zbiornikiem, tak zwany Uni Tower. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, czyli jednostka wewnętrzna, zewnętrzna standardowa z wentylatorem wieszona na ścianie lub stojąca na jakimś fundamencie i jednostka wewnętrzna z wbudowanym zasobnikiem na wodę. Tam około 200 litrów, jeżeli chodzi o pojemność. Dobra, ale wróćmy do sterownika. Jeżeli chodzi o sam sterownik, to składa się on z dwóch części. Pierwsza część to jest sterownik od jednostki wewnętrznej, a druga to jest termostat. Tą część większą, z większym wyświetlaczem, możemy sobie przenieść do pomieszczenia i zastosować jako zwykły termostat, bo na nim sobie ustawiamy temperaturę żądaną oraz włączamy, wyłączamy ciepłą wodę użytkową oraz pozostałe funkcje pompy ciepła. Na tym małym, w momencie kiedy pompa ciepła pracuje, ja mogę sobie ją włączyć, żeby Wam pokazać, na tym małym ustawiamy sobie, w sumie podglądamy sobie zużycie energii, tak, produkcję energii oraz co się dzieje nam z ciśnieniem wody, bo tu jest wskaźnik po prawej stronie ciśnienia wody. Symbol pokazujący, na czym aktualnie pompa ciepła pracuje. Może być tam ciepłowoda, grzanie, chłodzenie. I kolejny taki wskaźnik po lewej stronie to jest wskaźnik tego, jak bardzo pracuje sprężarka. Czyli na przykład jak pokaże nam się do połowy, tak, to znaczy, że sprężarka pracuje gdzieś tam na około 50% swoich możliwości. Tutaj też jest dostępne menu dodatkowe po wciśnięciu tych dwóch przycisków na raz. I tutaj mamy trochę więcej informacji na temat uzysku ciepła, tak, na temat tego, co się dzieje z pompą, bo możemy sobie monitorować tutaj niektóre funkcje typu na przykład ciśnień wody, obieg wody, modulację sprężarki, teraz jest akurat zero czasy sprężarki, czasy grzałki, temperatura zadana wody. Jest tutaj kilka takich parametrów kontrolnych, które jeżeli ktoś chce, to może sobie pooglądać. Ale ogólnie w normalnej pracy tego sterownika po lewej stronie się nie używa. Używamy tylko i wyłącznie tego po prawej. Tu jeszcze są jakieś informacje, dane kontaktowe, godziny eksploatacji na ogrzewanie, na ciepłą wodę, na chłodzenie. I niżej jest wejście do poziomu instalatora. Tam trzeba znać specjalny kod, żeby się tam dostać. Ale ten sterownik, tak jak mówiłem, mało funkcji przydatnych dla użytkownika końcowego, bardziej takie serwisowe. Ten sterownik za to jest sterownikiem głównym i tak jak mówiłem, może być gdzieś w pomieszczeniu jako termostat. Teraz jak słyszycie, pewnie pompa się włączyła i zaczęła sobie delikatnie tam pracować. Tak, na początku słychać, jak się tam czynnik rozchodzi i pompa pracuje aktualnie na ciepłej wodzie. Wybierając sobie przycisk tryb pracy, wybrałem, co aktualnie ma robić. Czy ma grzać, chłodzić ciepłą wodę, tak, ewentualnie robić. Tu jeszcze są takie programy ręczne, wymuszone na zasadzie takiej, że ręczne chłodzenie, jak sobie klikniemy, to na przykład możemy zrobić, przez 10 dni chodziła na chłodzeniu. Co dalej? Jeden dzień w domu, jeden dzień poza domem, takie jakieś tematyczne programy, ale głównie używamy sobie tego w ten sposób, że robimy sobie ogrzewanie auto, chłodzenie auto albo na przykład dzień, żeby nam chodziło. Auto, czyli może się na przykład wyłączyć, jeżeli będzie na dworzu za ciepło lub za zimno. Ciepłą wodę też możemy sobie włączyć, wyłączyć. Tak zazwyczaj to wygląda. Ja teraz wyłączę te funkcje z tego względu, żeby pompa nam tutaj nie generowała dźwięku w tle. Bo mimo, że Weilandy są bardzo ciche, no to zawsze przez czuły mikrofon, który mam zainstalowany, zawsze trochę to słychać. Ale można sobie przynajmniej zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, taka działająca pompa prawidłowo oczywiście. Wracając do tego dużego sterownika, mamy tutaj temperaturę wewnętrzną, temperaturę zadaną. To, czy pompa ma jakiś tryb ogrzewania włączony. Tutaj aktualnie ma teraz wyłączony. Dodatkowo mamy przycisk menu i tutaj są już rozbudowane informacje, jeżeli chodzi właśnie o to, co się z pompą dzieje. Teraz na przykład możemy sobie podejrzeć, co dzieje się na układach, jakie są temperatury zaprogramowane, temperatura na przykład chłodzenia, do jakiej będzie dążyło chłodzenie, do jakiej będzie dążyło grzanie, temperatura nocna grzania i pokojowa. W sumie to jest ta, którą aktualnie odczytuje sobie sterownik. Możemy sobie zobaczyć pobór, bo pompa ciepła ma też wbudowany licznik energii oraz licznik produkcji. Nie liczy COP, tak jak na przykład w przypadku Panasonica, który liczy to automatycznie.
Tutaj musimy policzyć sobie to sami ze zużycia i z produkcji. Można sobie zrobić to w ujęciu jakimś historycznym, tak? Można sobie wziąć ostatni miesiąc, aktualny miesiąc. Jest kilka opcji. Porównując Vaillanta do pozostałych na przykład pomp, które mają też tą funkcję pokazującą zużycie energii, no to tutaj ta funkcja wypada najsłabiej. Z tego względu, że ona jest głównie tekstowa, nie ma tutaj jakichś elementów graficznych, a więc ciężej troszeczkę się w tym poruszać, łatwiej interpretować dane, jak mamy to wszystko w postaci graficznej. Ogólnie ten sterownik Vaillanta jest dosyć taki toporny, powiedziałbym, z tego względu, że tu jest wszystko tekstowo. Nie ma grafik, które ułatwiają nawigację, przez co niektórych rzeczy trzeba się domyśleć, bo tłumaczenie na język polski z języka jakiegoś tam niemieckiego nie zawsze jest do końca intuicyjne. Czyli o ile tutaj na przykład programy czasowe, temperatury zadane, to jest dosyć sensowne. Jeden dzień poza domem, dzień w domu, dzień poza domem. Nastawy podstawowe, to jak sobie wejdziemy już w poziom instalatora, tutaj standardowe hasło to jest 0, w konfigurację systemu, to tutaj mnogość tych ustawień, które możemy sobie zmieniać, powoduje to, że czasem ciężko się zorientować, co tak naprawdę zmieniliśmy. Jak sobie pojadę od góry, to możemy sobie zobaczyć na przykład oprócz statusu systemu, bo to jest pokazywane w takich panelach jakby, tak? Pierwszy to jest system, co robi, jakie są odczyty z czujników niektórych, czy jest chłodzenie włączone, temperatura zewnętrzna uruchomienia chłodzenia, czyli na przykład jeżeli 21 stopni będzie lub więcej na zewnątrz, przez określoną liczbę godzin, bo Vaillant sobie liczy to w godzinach, on nie włączy tego tak od razu, jeżeli na przykład zaświeci nam na chwilę słońce, tylko policzy sobie średnią z iluś tam godzin i dopiero wtedy uruchomi chłodzenie. Co my tu mamy jeszcze? Odnośnie wilgotności, bo one też potrafią zarządzać rekuperacją. Temperatura biwalentna trybu ogrzewania, tak? Czyli na przykład przy jakiej temperaturze może dołączyć się grzałka w trybie ogrzewania, w trybie ciepłej wody, to takie z ciekawszych funkcji. Punkt alternatywny, gdybyśmy mieli na przykład też dodatkowe źródło ciepła, to ona też potrafi tym sterować. Tutaj na przykład możemy sobie wybrać, co ma robić kocioł dodatkowy, a tutaj zakład energetyczny. To jest w sumie funkcja bardziej przyszłościowa z tego względu, że będziemy mogli na przykład w momencie, kiedy sygnał dostaniemy z zakładu energetycznego, włączyć samoogrzewanie. Taka funkcja ładowania. O, praca cicha. W sumie można sobie to w jakichś tam godzinach i dniach ustawić, ale Vaillanty są tak ciche, że wątpię, żeby ktoś potrzebował tej funkcji. PV przy zastosowaniu bufora, czyli to robi dokładnie to, że jeżeli mamy standardową temperaturę w buforze wynikającą z krzywej grzewczej, na przykład na 35 stopni, no to podgrzeje nam w momencie, kiedy dostanie sygnał z fotowoltaiki do 45, czyli o 10 stopni bufor, po to, żeby zmagazynować trochę energii cieplnej. Czy ta funkcja się przydaje? Ogólnie wątpię, ale jest. Co jeszcze? Wyjścia strefowe, wielofunkcyjne. Polega to mniej więcej na tym, że pompa może zarządzać na przykład siłownikiem, który odłącza część pomieszczeń, tak? Bo możemy na przykład za pomocą tej pompy sterować dwoma obiegami grzewczymi i ona sobie wyłącza na przykład zawór odcinający pierwszą strefę, zawór odcinający drugą strefę, jeżeli mamy taką możliwość. To wymaga dodatkowego sterownika, trochę więcej osprzętu. Lub też na przykład na wyjściu wielofunkcyjnym możemy sterować pompą cyrkulacyjną, czyli ustawiamy sobie ją w jakichś tam godzinach i pompka cyrkulacyjna pracuje, już nie potrzebujemy do tego osobnej czasówki. Aktualna temperatura wody w obiegu grzewczym, możemy sobie jechać przez obieg 1, to odnosi się do ogrzewania. Temperatura zasilania zadana 0 stopni, bo nie ma zapotrzebowania. Graniczna temperatura zewnętrzna wyłączenia ogrzewania, czyli jak jest 21 albo cieplej, no to w tym momencie pompa wyłącza ogrzewanie i tak jak było ustawienie schłodzenia podobnie ustawione, no przełączy się na chłodzeniu. Krzywa grzewcza, to jest dosyć ciekawe w Vaillancie, dlatego że ta krzywa grzewcza jest już wgrana i nie można jej modyfikować, tak jak na przykład w pozostałych pompach ciepła. Musimy wykorzystać którąś z zaprogramowanych przez producenta. To trochę ogranicza, ale powiedzmy sobie, że jest to do ogarnięcia. Poradzimy sobie z tym. Ważne jest to, żeby nawigować w tych krzywych grzewczych przy podłogówce oczywiście od 0 tam chyba 15 do 0,50, tak mi się wydaje, że do zakresu 0,50 te krzywe to są takie, które pasują do podłogówki, te wyższe już trzeba sprawdzić sobie w dokumentacji,
bo tutaj krzywa grzewcza, jak ją ustawimy na przykład coś takiego, no to będzie nam ładowała 70 stopni w podłogówkę. Dołączę sobie grzałkę, bo tak mamy zaprogramowaną krzywą grzewczą, a więc na ten parametr radzę uważać. Temperatura minimalna, maksymalna, no, jak mam ograniczoną tutaj, tak, temperaturę maksymalną, to teoretycznie krzywa grzewcza nie powinna tego przebijać, nawet jeżeli ją źle ustawimy. Minimalna, czyli nie mniej w ogrzewanie niż 15 stopni, tryb eko, korekta temperatury pokojowej, czyli na przykład jeżeli ten termostat stały w pokoju, a źle odczytuje, czy możliwe chłodzenie, temperatura zasilania na chłodzeniu minimalna, czyli 18 stopni bezpiecznie dla podłogówki. To jest temperatura zewnętrzna zakończenia chłodzenia standardowo. To jest gdzieś coś takiego. Stan pompy aktualnie wyłączone. Tutaj jesteśmy dalej w ogrzewaniu, czyli temperatury, to który sterownik ma sterować ogrzewaniem tej strefy głównej. Tu jest strefa druga, jeżeli byśmy chcieli to, co mówiłem, że możemy pół domu z jednego sterownika, pół z drugiego, jeżeli mamy dwa sterowniki. No i potem ciepła woda, którą też możemy sobie modyfikować tutaj, albo trochę wcześniej w menu poprzednim, gdzie jest to trochę szybciej dostępne. Temperatura ciepłej wody, wiadomo, możemy sobie zadać, jaką chcemy. Aktualna tutaj w zasobniku 39. Pompa cyrkulacyjna wyłączona, legionella wyłączona. Korekta ładowania zasobnika, tak, standardowo około 6 stopni. To jest taki parametr, o ile pompa ciepła podbija wodę na wejściu, żeby dograć standardowo, znaczy fabrycznie, jest ustawione około 15 bodajże i to jest za dużo. Tutaj najlepiej skorygować to na około 6. I histereza ładowania, czyli o ile może spaść temperatura w zbiorniku, żeby zaczęła pompa znowu grzać. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie podstawowe ustawienia. Jak widać, tutaj to wszystko jest tekstowo. I tak jak się do tego czepiłem na początku, to powtórzę, że dla mnie jest to mało intuicyjne. Są tacy, którzy stwierdzają, że to jest dobrze, że jest ok, ale ja nauczony troszeczkę, że tak powiem, japońskich sprzętów bardziej, gdzie to jest trochę bardziej czytelne, to poczytuję to jako wadę takiego rozwiązania. Plusem jest to, że można tutaj też podłączyć standardowy sterownik Salus, taki, który stosujemy u naszych klientów i wtedy tak naprawdę to on zarządza temperaturą i jest dużo łatwiej na przykład ustawić pompę pod taryfę G12W, gdzie mamy czasem troszkę cieplej, trochę zimniej, a w przypadku Vaillanta to jest kombinowanie. Zaletą tego urządzenia, no ogólnie i Vaillantów, jest to, że sterownik internetowy, czyli odbiornik internetowy, dostajemy tak naprawdę w standardzie, tak? A więc po uruchomieniu teoretycznie taki sterownik powinien być założony i możemy pompą zarządzać już poprzez aplikację internetową. Nie wiem, jak długo ta promocja się utrzyma, na razie nagrywam, a więc ona jest i o niej mówię. A jeżeli chodzi o samo urządzenie, technicznie bardzo fajne. Bardzo fajna jest ta opcja z jednostką wewnętrzną, z tego względu, że ta jednostka wewnętrzna ma praktycznie wszystkie wyjścia do tyłu, poza dwoma wyjściami tam u góry, które widzicie, które służą do połączenia z jednostką zewnętrzną. Pozostałe wyjścia są do tyłu i ona wygląda bardzo estetycznie w porównaniu z innymi pompami, gdzie na przykład w Daikinie wszystko wychodzi do góry w jednostkach wewnętrznych, przez co ta jednostka Daikina jest fajna na folderach, a co do czego potem wygląda to dosyć koszmarnie, a w Vaillancie można zrobić to fajnie z tego względu, że wyprowadzamy większość wyjść do tyłu i naprawdę ładnie, czysto to wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o tą pompę. Później spodziewajcie się takiego filmu porównującego kilka pomp ciepła, czyli w pierwszej kolejności wezmę sobie te, które mam w biurze, a więc Vaillant, Panasonic, Mitsubishi, Daikin. Zrobię taki film podsumowujący te urządzenia tak, żeby porozmawiać trochę o wadach i zaletach właśnie tych urządzeń. Dzięki bardzo.